Kampania Rak piersi nie ma barw trwa przez cały październik. Jest to wspólna inicjatywa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, wspierana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Cel jest taki, żeby październik, różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi, wykorzystać najlepiej jak tylko można pod kątem promowania badań mammograficznych i ogólnie działalności profilaktycznej. Kampania trwa i o niej, ale z punktu widzenia pacjentek i uczestniczek kampanii, będziemy dzisiaj rozmawiać. Michał Kaczmarek, zaczynamy studio w Szczecinie.pl. A ze mną panie, które wykazały się naprawdę bardzo dużą odwagą, bo nie tylko wzięły udział w kampanii Rak piersi nie ma barw, wzięły udział w sesjach zdjęciowych, w wernisażu, w Urzędzie Marszałkowskim, ale także przyszły dzisiaj do naszego studia podzielić się swoją historią, a także rozmawiać o tym, dlaczego badanie jest ważne i dlaczego ta kampania, o której rozmawiamy, to jest kampania, która powinna szczeciniankom i szczecinianom także otwierać oczy. A nasze gościnie dzisiaj to pani Anna. Dzień dobry. Pani Anna. Dzień dobry. Tu niespodzianka. Pani Anna. Dobry wieczór. A także pani Katarzyna. Dzień dobry. Drogie panie, jak panie widzicie efekty między innymi właśnie kampanii Rak piersi nie ma barw, czyli tutaj okładkę, którą pokazywałem też tydzień temu, ale również na przykład wiaty przystankowe, billboardy w mieście, czy wernisaż w Urzędzie Marszałkowskim. To jest takie uczucie, warto było się odważyć, warto było podzielić się swoją historią, bo może do kogoś ta kampania dotrze. Może ktoś pomyśli o tym, że trzeba iść do lekarza i się zbadać. Mm-hmm. Która pani na ochotnika? Pani Anna. Mogę zacząć. Proszę bardzo. Która? Tak więc, czy była ważna? No wiadomo, że była bardzo istotna i myślę, że w ogóle fantastycznie, że taka inicjatywa się pojawiła i może pan jeszcze dodać właśnie, do pytania? To jest, jakby nie patrzeć, jednak pewien taki element, który no niektórych by mocno stresował. Okej, jak dla mnie to nie było absolutnie stresujące, a raczej to był taki przyjemny w pewnym sensie przecinek albo jakaś taka pauza w trakcie terapii, dlatego że ja jestem jeszcze w trakcie terapii, właściwie całkiem niedawno skończyłam radioterapię, około 1,5 miesiąca temu, może 2 mniej więcej. Więc dla mnie to było po prostu bardzo przyjemna inicjatywa, że mogłam wziąć w tym udział i też rzeczywiście, że mogłam podzielić się z ludźmi i moją historią i też jak najbardziej wspierać kwestie dalszych badań wszystkich, w ogóle wszystkich kobiet i jakby promować całą tą kwestię, bo ja nigdy w życiu nie spodziewałabym się, że w wieku 32-3 lat będę miała raka piersi. Więc, no więc tak, badajmy się. Drogie panie, wymagało to odwagi, wymagało to poważnego przemyślenia, czy jesteście gotowe na to, żeby pokazać się mieszkańcom Szczecina, żeby opowiadać swoją historię? Ja myślę, że jeżeli chodzi o moją osobę, to owszem, wymagało to ode mnie odwagi i przełamania takiego wewnętrznego strachu, ze względu na to, że ja chorowałam po cichu, to znaczy małe grono osób wiedziało o tym, że zachorowałam. Jednak pomyślałam, że jeżeli udział w tej kampanii mógłby przełamać czyjś lęk i strach przed badaniami, przed tym, co może być po tych badaniach, jeśli otrzyma się zły wynik i komuś to pomoże, to powiedziałam, że warto. I dlatego wzięłam udział w tej kampanii. Ja również miałam pewne obawy co do decyzji, czy zgodzić się na udział w kampanii, ale trwało to bardzo krótko. Podobnie jak tutaj Ania mówi, że z tej perspektywy na osobę, która już ma troszkę dłuższą historię po zakończonym leczeniu, stwierdziłam, że jest to bardzo ważne, ażeby mówić o tym jak najwięcej, jak najczęściej i może właśnie własnym przykładem zainspiruję jakąś znajomą, koleżankę, sąsiadkę, kogokolwiek do tego, żeby jednak wykonywała te badania regularnie i przede wszystkim, żeby się nie bały tych badań, bo oczywiście diagnoza jest bardzo dużym takim lękiem, ale myślę, że im wcześniej ona zostanie wypowiedziana, tym są większe szanse na sukces medyczny. Dlatego myślę, że warto i bardzo krótko ta moja obawa u mnie. To były raptem 2-3 godziny. Czy ja akurat miałem okazję być z panią na sesji zdjęciowej razem z wilkami morskimi, no to powiem szczerze, że to nie była łatwa sesja, bo trzeba było się odważyć. Tam był całe boisko, cała hala treningowa panów po treningu. Pani jedna sama wprowadzona przez fotografa, więc no to rzeczywiście odważna sprawa.
To prawda, ale wilki morskie to chluba naszego regionu, więc czułam się zaszczycona, że akurat mogę z nimi pozować. Także przez chwilkę taki mały lęk był, ale już później to było super. Dzielenie się swoją historią, pani Katarzyno, to jest w kontekście leczenia onkologicznego trudna sprawa, czy trochę coś w rodzaju, nie chcę używać wielkich słów, ale no, swojego rodzaju misji, bo być może właśnie przez tego typu kampanię ktoś się jednak zdecyduje na badanie. To znaczy tak, ja tego nie traktuję ani jako misji, ani jako jakiegoś wyczynu. Mam podobnie jak Ania numer jeden. Zrobiłam to dlatego, bo ja uważam, że wszystkie kobiety powinny mieć świadomość tego, że im szybciej zdiagnozują, tym większe szanse są na wyleczenie i nie ma się czego bać. Cały czas wszyscy mówią, że rak to nie wyrok. Ja też tak uważam, ale na pewno jeżeli będziemy zamiatać wszystko pod dywan, nie będziemy się leczyć, nie będziemy się diagnozować, no to im później wykryjemy tego raka czy tego guza, to no to wyrok. Dla nas będzie wtedy już wyrok. A jeżeli zrobimy to szybko, tak jak ja na przykład, no to wydaje mi się, że wszystko przed nami i wszystko będzie pięknie. To jest tak, że my tydzień temu w tym studiu rozmawialiśmy z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii i Izby Lekarskiej z tej medycznej strony, z tego medycznego punktu widzenia i te wnioski z tej rozmowy są no, zatrważające, że ilość badających się pań maleje z roku na rok, że ilość pań po 65 roku życia, jeżeli chodzi o badanie, jest w ogóle najniższa w Europie. Jesteśmy w absolutnym europejskim ogonie. Wow. Drogie panie, to jest tak, że wy zanim poznałyście diagnozę też badałyście się regularnie, czy to jest tak, że jak się prowadzi swoje normalne życie, to rzeczywiście o tym zdrowiu myśli się trochę mniej niż powinno się myśleć. Ja jakoś tak dziwnie zaczęłam się badać, słuchajcie, jakieś 2 lata temu, tak naprawdę regularnie. I ciekawe było to, że badania, które zrobiłam chyba 9 miesięcy przed stwierdzeniem raka, były absolutnie perfekcyjne. I wyobraźcie sobie, że 9 miesięcy po tym okazało się, że miałam guza w piersi, który miał 13 na 18 mm, czyli taka kuleczka całkiem spora. Więc bardzo ciekawe, że takie coś urosło przez 9 miesięcy. Ale tak, jakoś tak przezornie, miałam takie wewnętrzne przeczucie od jakiegoś czasu, że powinnam się badać i też robiłam jakieś dodatkowe badania krwi. I powiem wam szczerze, że może gdyby taki głos gdzieś z góry, gdybym go nie usłyszała, to być może, nie wiem w jakiej byłabym teraz sytuacji, ale jakaś taka dziwna przezorność się po prostu pojawiła we mnie. Nie wiem jak u was to było, czy... Ja się badałam cały czas regularnie, ponieważ w mojej rodzinie występowały raki już wcześniej i dla mnie to było oczywiste, że trzeba się badać. Na pewno po wernisażu, który był tam tydzień temu bodajże, na pewno spowodował, że moja mama poszła na mamografię i to był na pewno plus. Bo ona też zawsze, za chwilę, a coś tam, ale na pewno też namówiłam wszystkie koleżanki w pracy i przypomniałam im o tym, że te badania są ważne, więc jeżeli o mnie chodzi, ja byłam przezorna i... Bo to tempo życia chyba takie jest, że z jednej strony to nie jest żadne usprawiedliwienie w kontekście żadnych badań, nie tylko mammograficznych, ale że tyle mamy pracy, nic nas nie boli, a więc co my tam będziemy gdzieś się włóczyć po tych lekarzach, jeszcze prowokować los tymi badaniami co pół roku. Ale chyba to jest tak, że ta diagnoza później przynosi pewnego rodzaju, właśnie jak to nazwać, drogie panie, zderzenie ze ścianą, pewnego rodzaju kubeł zimnej wody, pewnego rodzaju takie przebudzenie, że w tym momencie to życie się trochę zmieni. Ja badałam się regularnie i tak jak podobnie jak u Ani, w ciągu roku dowiedziałam się, że właśnie a propos wyników z roku wcześniejszego okazało się, że mam raka piersi. I może to dobrze właśnie, że też przeprowadzam sobie samo badanie. Też uczulam na to moje córki. Bo nie wiem, gdybym się nie sprawdzała sama, jakby się dalsze moje leczenie potoczyło, a w tym całym nieszczęściu i właśnie z tym zderzeniu, o którym pan redaktor wspomina, to jednak miałam dużo szczęścia, że akurat tak przebiegało moje leczenie i w tym nieszczęściu cieszę się, że to się tak skończyło, jak się skończyło. To znaczy, to się jeszcze nie skończyło, bo ja jestem cały czas w trakcie leczenia, ale chodzi mi o leczenie, które zasugerowane było na konsylium lekarskim. Z racji tego, że zmiana była taka, jaka była, zostało wycięte wszystko z dużym marginesem, nie miałam przerzutów do organów innych ani do węzłów chłonnych, co właśnie
to było dla mnie takim światłem w tunelu i ja się z tego cieszyłam. Ja wśród tej trudnej sytuacji szukałam sobie właśnie takich pozytywów i dla mnie to była bardzo dobra wiadomość. Ja również badałam się regularnie. Co prawda prowadziłam bardzo intensywny, chyba jak każdy z nas, tryb życia. Oczywiście przyznaję się, że z tym akcentem na przepracowanie również. Pojawiły się jakieś tam gorsze stany zdrowia w postaci jakichś tam dłuższych infekcji, jakichś takich troszeczkę osłabienia. No i później też w bardzo krótkim czasie okazało się, że jest również GUS. No i to jest kubeł zimnej wody. Tutaj absolutnie nie mamy co mówić, że to jest to łatwe do przyjęcia, szczególnie gdy się ma właśnie nieletnie dzieci, cały, że tak powiem, bagaż tych obowiązków, który poza jeszcze zawodowymi na nas ciąży. Ale ja uważam, że właśnie mówienie o tym powinno doprowadzić, tak mi się wydaje, do tego, że będziemy bardziej świadome również w tym zakresie, że jest to etap w naszym życiu, ten proces leczenia, ale on już współcześnie nie jest aż tak... To jest trudne leczenie, to trzeba mówić bardzo oczywiście, że to jest bardzo trudne leczenie, ale można to w dość dobrej, że tak powiem, jakości życia po prostu ten okres przetrwać, bo to jest to oczywiście prawda, przetrwanie tak. Przez pewien czas. I ta właśnie ta nadzieja, że to się skończy, że przyjdą normalne dni, że włosy odrosną, że będziemy w tej sprawności, jeżeli będziemy o to dbały, równie dobrej, no to jest takie bardzo motywujące. W takim razie dopytam, bo w ubiegłym tygodniu też podczas naszego programu mówiliśmy, że ta kampania ma trochę charakter trochę mentoringowy. To znaczy, że dla pacjentek pań historie są czymś w rodzaju taką pomocą w przejściu przez pewne etapy, takim elementem pewnej weryfikacji ich obaw także zdrowych pacjentek, które być może boją się badania, bo gdyby usłyszały diagnozę, to ich życie by się bardzo mocno zmieniło. Jakie stereotypy o chorobie nowotworowej należy obalić? Oczywiście ten taki najbardziej standardowy już tutaj padł podczas naszej rozmowy, czyli że rak to jest wyrok i że właściwie trzeba się szykować do końca swojego życia, co nie jest prawdą. Niemniej jednak są pewne rzeczy, które również pewnie panie weryfikowałyście na poszczególnych etapach chorowania, zdrowienia, spotkania z systemem ochrony zdrowia. Jak dla mnie to... Pierwszą rzeczą i takim w sumie szokiem w trakcie tego leczenia był fakt, że to leczenie wcale nie boli. Ja wiem, że to może brzmi tak trochę idiotycznie albo infantylnie, ale ja zakładałam, że radioterapia będzie bardzo nieprzyjemna i na szczęście nie przeszłam przez chemioterapię, więc tutaj absolutnie nie mogę się wypowiedzieć w tym temacie. Natomiast powiem wam szczerze, że przygotowywałam się gdzieś mentalnie na jakieś takie ogromne osłabienie organizmu, a okazało się, że przy tej radioterapii miałam siłę na to, żeby spokojnie pójść biegać codziennie rano i jakby prowadziłam takie bardzo spokojne, normalne życie, przy czym założyłam, że nie będę pracować w tym czasie, tylko będę sporo medytować, pisać pamiętnik i jakby głęboko zastanawiać się nad moim życiem, jakby tak całościowo i nad jakąś taką szerzej może rozumianą duchowością. I powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że bardziej nieprzyjemne jest zachorować na grypę w trakcie jesieni albo zapalenie migdałków. Jakby tak, nie wiem, czy wy macie podobne odczucie, ale już z takiej, dla mnie jedną perspektywą jest to, że rak generalnie, jak się go słyszy, to on jakby całościowo jest przerażający i myślimy o nim w perspektywie takiej jakby, nie wiem, śmierci bliższej, dalszej i totalnie po prostu z może połamanego życia, albo przynajmniej ja miałam takie wyobrażenie, a okazało się, że ten okres leczenia, który przeszłam, tak naprawdę, jeśli chodzi o takie doznania sensualne, on nie był tak straszny. Jakby dużo gorsze jest właśnie to, są te mity, które słyszymy i które znamy. Albo nie wiem, czy podzielacie moje gdzieś doświadczenie. No to niestety ja nie podzielam twojego doświadczenia, ponieważ my z Anią miałyśmy chemioterapię i to jest... chemioterapia jest okropna. Bo oprócz tego, że wypadają włosy, to jest jeszcze mnóstwo skutków ubocznych, które są bardzo nieprzyjemne. I wieloletnie. I trzeba to pokonać. I to na pewno nie było fajne. Ale nie wiem, czy taki jest stereotyp. Ja nie cierpiałam i też mówiłam o tym wcześniej do gazety Prestiż. Bardzo nie lubię pokazywania osób chorych na raka, kobiet.
jako takich bidulek. Męczennic. Męczennic, o matko, mam raka, Jezu. No to na, chodzę na wystawie łysa. To pani nie wyglądacie jako męczennicy na szczęście. Ale dla mnie przynajmniej w TVN-ie taki jest obraz kobiety, która ma raka. Jest bidna, zaraz umrze, a jeszcze ma z tyłu dwójkę dzieci. No, tak nie, nie, tak nie wygląda rak. To jest choroba nieprzyjemna, ciężka. Natomiast no ja miałam wrażenie, że jeżeli kiedy do mnie dzwonili znajomi, koleżanki, to ja musiałam je pocieszać, że ja mam raka, ja z tego wyjdę i wszystko będzie dobrze. I to dla mnie to było śmieszne, że ja wszystkich musiałam pocieszać, w szczególności mamę. O, to tak jak ja. Bo tak jakby ja wyszłam z założenia, że ja na pewno wyzdrowieję. W ogóle nie myślałam o tym, że to się skończy jakoś inaczej. No może w tej pierwszej sekundzie, no to jakieś takie były, ale to naprawdę trwało chwilę. Natomiast no chciałabym obalić ten mit bidulki, męczennicy, łysej pani, która jest strasznie nieszczęśliwa, bo leczenie jest trudne, ale w tym wszystkim można być szczęśliwym i poznać dużo cudownych ludzi, których ja poznałam. Nie mówię, że chciałabym to przeżyć jeszcze raz, absolutnie nie. Ale to nie jest aż taki dramat, jak się pokazuje czasami w telewizji. Ja jeszcze miałam taką jedną refleksję podczas no, częstych pobytów w szpitalu związanych i z chemią, i z różnymi zabiegami chirurgicznymi, że jest część kobiet, która się po prostu wstydzi mówić o tym, że zachorowała. I to nie jest tylko kwestia wieku tych kobiet. Spotkałam bardzo młodą dziewczynę, i to wcale nie jest takiej, że tak powiem, małej miejscowości, która nie zdradziła tej tajemnicy poza najbliższej rodzinie nikomu i za każdym razem walczyła o to, żeby nikt nie zdradził tej tajemnicy. Także to było dla mnie niezrozumiałe. Dlaczego ona to jakoś tłumaczyła? Bo to jest rzeczywiście nie. Że w pracy się dowiedzą, że może utracić po powrocie ze zwolnienia pracę, że no, będą tak ludzie no, szukali, czy to czasami nie jest zaraźliwe. Tak, więc no, aż tak naprawdę bym powiedziała, no, takie podejście niezrozumiałe współcześnie. I to mnie właśnie tak zbulwersowało, że to wciąż taka gdzieś tam, takie myślenie o jakiejkolwiek chorobie, nie tylko o tej, no jest w ludziach nadal. I to też był taki powód, żeby wyjść z taką odwagą w tej kampanii, żeby powiedzieć, że to się może zdarzyć właściwie każdemu i każdej. A statystyki są nieubłagane. Właśnie na wernisażu było powiedziane, że z tego, co dobrze pamiętam, statystycznie ryzyko zachorowania ma co piąta kobieta. Także to jest dla mnie takie, no, można powiedzieć, dziwne, że wciąż jeszcze tego typu podejście po prostu się zdarza. Pani Anno? Często ludzie mówią, że mnie ta choroba nie dotyczy. Że u mnie w rodzinie nie było takich przypadków. Mnie ta choroba nie dotyczy, ja na pewno nie zachoruję, po co ja mam się badać, mi jest dobrze tak jak jest, ja wolę nie wiedzieć. I u mnie w rodzinie nikt nie zachorował na raka piersi. Tak, byłam pierwsza, która zachorowała, takie szczęście mnie spotkało, ale w sumie ja tak jak koleżanki, nie chciałam się zaszufladkować i robić z siebie jakieś cierpiętnicy, nie chciałam, żeby ktoś się nade mną użalał. Dostałam zadanie, które miałam do wykonania, jedna operacja, druga operacja, odhaczyłam z listy, wróciłam do pracy i prowadzę normalne życie. Ja tutaj nie siedziałam, nie płakałam, nie załamywałam się. No wiadomo, że te pierwsze chwile, tak jak wspomniały tutaj koleżanki, to nie było jaka ja jestem nieszczęśliwa. Był straszny lęk. Mnie paraliżował strach przed tym, co jest nieznane. Ale kiedy dowiedziałam się, jaką mam ścieżkę leczenia, jakie zadania mam do wykonania, wiedziałam, co mam robić i mi to przyniosło takie poczucie jakby, w cudzysłowie można powiedzieć, bezpieczeństwa. Wiem, jak mam się bezpiecznie po czymś poruszać, mam listy do zrobienia, realizuję, idę do przodu. Drogie panie, pewnie oglądają nas również pacjentki albo osoby, które będą się badać. Co dawało wam energię, co daje wam energię w trakcie leczenia? Co jest takim elementem, który rzeczywiście w tych momentach zwątpienia jest tą jasną myślą, która pozwala iść przez chorobę, pozwala walczyć z chorobą i nie poddawać się temu, co w tym stereotypie może
rzeczywiście być taką drogą do trochę do bycia cierpiętnicą, jak powiedziała przed momentem pani Katarzyna, do tego momentu załamania. Na pewno najbliżsi dają taką energię. Bo to jest ale ta oni pierwsza, się martwią. Do tej... Tak, to jest pierwsza taka linia kontaktu. A w moim przypadku to jeszcze miałam, uważam, to szczęście spotkać kobietę, która już była po zakończonym leczeniu i która jakby krok po kroku po prostu instruowała mnie, co powinnam zrobić, jak myśleć o tej całej sytuacji. I że tak powiem, to była dla mnie ogromna pomoc, a jednocześnie taka nadzieja, że skoro ona jest zdrowa, przeszła przez to, no to jest to jak najbardziej możliwe u mnie. No, stąd chyba też to, o czym mówili przedstawiciele ZCO w ubiegłym tygodniu, że to trochę rola pani taka mentoringowa, że rzeczywiście dla pacjentek możliwość rozmowy z osobą, która to przeszła, jest czymś w rodzaju uwiarygodnienia tego, ale sukcesu też, medycznego. Skoro tak. tobie się udało, skoro ty sobie poradziłaś, to może mi też będzie łatwiej. Tak. Tak jest. Ja obserwowałam panie na Strzałowskiej i kiedy ja tam siedziałam w poczekalni, one już były na jakimś etapie swojego leczenia i ja widziałam w nich taką siłę i pomyślałam, że jak one dają radę, one były takie spokojne na twarzy, a jednocześnie miały takie, w oczach miały taką energię, taką siłę. Ja mówię, no to jest i dla mnie nadzieja. I gdy byłam już na oddziale i czekałam na operację, spotkałam takie bardzo młode też dziewczyny i mówiły, że my byłyśmy kiedyś na twoim miejscu, minęły 2 lata, teraz już czekamy na kolejny zabieg rekonstrukcji piersi, ale my byłyśmy tam, gdzie ty jesteś dzisiaj, a za chwilę ty tutaj będziesz na naszym miejscu. I to było takie sympatyczne z ich strony, że tak nikt im nie kazał, ale podeszły, pocieszyły i one mi dały taką nadzieję, że no rzeczywiście, no 2 lata minęły, one chodzą uśmiechnięte, zadowolone, czyli no nie ma jakiejś tragedii, ja też będę chodzić uśmiechnięta i zadowolona i będzie fajnie. Po prostu trzeba być cierpliwym. Tak, ta choroba uczy cierpliwości, to zdecydowanie jak najbardziej. Trzeba to podkreślić, takiej pokory i cierpliwości. Tutaj nie da się czegoś przyspieszyć. Tutaj trzeba krok po kroku wykonać jakieś działania. No ja też tak uważam, że te wszystkie panie, które tam siedziały na korytarzu i opowiadały o swoich historiach i właśnie jak się je widziało na tych różnych etapach. No oczywiście to rodzina i moje kochane psy, o tak, którym nie przeszkadzało, że jestem łysa i wyglądam fatalnie. Może nawet nie zauważyły. Tak. Może nawet nie zauważyły, że one nie widziały tego, że ja nie mam siły, tylko co robimy, kiedy idziemy na spacer. No i mnie chyba to trzymało tak najbardziej. I też taka rutyna, prawda, w pewnym momencie, że jednak człowiek chce mieć tą rutynę, żeby normalnie funkcjonować. Dokładnie. I nie myśleć o tej chorobie. To, że właśnie dzwonią koleżanki, opowiadają o swoich problemach, w pewnym momencie przystały, no czy może, no co tam u ciebie, jak się czujesz, no dobrze, a wiesz, bo u mnie to i tamto, a w pracy to i tamto. I nie, inaczej, ja się nie poczułam wykluczona w żaden sposób, czyli ani z rodziny. Do pracy też był ważny. Bardzo. Później już tak. Mhm. Ale też to, że ja byłam cały czas na bieżąco, co się w pracy dzieje, bo relacje były, co chwila ktoś mi zdawał relacje. Właśnie było takie fajne. Fajnie mieć taką załogę. Ja też chciałam właśnie powiedzieć, że moje koleżanki bardzo mi dopingowały, czekały, bo już kilka razy byłam w szpitalu od jednej operacji do drugiej, ale zawsze mam od nich wsparcie, dobre słowo. Zawsze na mnie czekają i ja je serdecznie pozdrawiam i bardzo im za wszystko dziękuję, jeśli mogę. Przepraszam za tą prywatę. Oczywiście. No to ja muszę tutaj podzielić też. Po prostu miałam cudowną taką jakąś opiekę przyjaciół i rodziny i po prostu te rozmowy z nimi były takie głębokie i po prostu czułam tyle miłości. Naprawdę to było też ciekawe dla mnie, że czasem w życiu się tak bardzo skupiamy na pracy, na jakichś kolejnych zadaniach, a po prostu ten czas pokazał mi, jak bardzo jestem połączona po prostu z innymi ludźmi, jak bardzo jestem częścią społeczeństwa i absolutnie nie czułam się odrzucona, raczej czułam się taka przyjęta, zrozumiana, a też bardzo otwarcie o wszystkim mówiłam. I jakoś to było takie, naprawdę to było dość cudowne doznanie. I też w moim przypadku z kolei powiem wam, że to, co mnie dopingowało, to po prostu takie snucie planów i też koncepcja trochę nowego, bardziej spokojnego życia. I jakoś ta idea i ten obraz, jak to życie może za chwilę wyglądać, albo jak zaczyna teraz wyglądać z racji tego, że je trochę przebudowuje, no była bardzo taka ekscytująca i taka właśnie powodująca, że chciałam iść dalej i chyba tak, no. Drugie panie, podsumowując powoli naszą rozmowę,
Bo ta kampania jeszcze trwa, więc naszych widzów serdecznie zachęcamy, żeby się rozglądać na ulicach miasta, żeby sprawdzać zdjęcia, żeby sprawdzać profil facebookowy Rak piersi nie ma barw. Co byście chciały, żeby ta kampania przyniosła społeczeństwu? Co byście chciały, żeby ta kampania przyniosła innym paniom? Bo oczywiście wernisaż to jedno, zdjęcia to drugie, no ale ta kampania ma też nieść tą wiedzę merytoryczną, stąd też duże zaangażowanie między innymi właśnie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Ale co powinno być taką myślą, z którą wy idziecie do innych? Statystyki, jak dla mnie. Statystyki osób, które się badają. Fajnie, gdyby wzrosły, bo rzeczywiście są dość zaskakująco niskie. No i też statystyki umieralności, żeby z kolei zeszły w dół. Myślę, że to są tak naprawdę takie dwa, dla mnie, bazowe czynniki, które... Czyli rozumiem, że to jest taki rodzaj wstrząsu trochę dla tych, którzy nas oglądają. Oj tak, teraz, zdecydowanie. Po prostu... Że, słuchajcie, jest źle, prawda? Bo te statystyki rzeczywiście są bardzo złe i o tym rozmawiamy przez całą tę kampanię. Pani Aniu, przepraszam, słuchałam się w koleżankę. Co by pani chciała, żeby ta kampania przyniosła? Ja chciałabym, żebyśmy się przestali badać. Żeby tak jak idziemy do fryzjera, tak jak chodzimy do kosmetyczki, jednak w kalendarzu sobie zapisać może, nie wiem, może muszę iść wykonać tę cytologię, mamografię. Że warto o tym pamiętać, żeby się nie bać badać, bo rak naprawdę wykryty na wczesnym etapie daje możliwość całkowitego wyleczenia. I ja tego po prostu życzę nieposiadania strachu w sobie. Jak pani będzie wspominać swoją sesję zdjęciową? No, cudowny czas. Bardzo dziękuję zawodnikom ze Stajni Brzuski, Dionizemu i Martynie. Było cudownie. Naładowali mnie tak pozytywną energią, że nakręcona chodziłam bardzo długo. A jeszcze pani, Aniu, pani o swojej sesji zdjęciowej? Moja sesja? Moja sesja również była cudowna. Była zaraz przed radioterapią, po drugiej operacji chyba i robiłam jogę po prostu przy tej rzeźbie Hasiora w parku. I powiem wam, że to był naprawdę cudowny dzień popołudnie, także to było po prostu cudowne jakieś takie przedsięwzięcie. Znaczy ja bym bardzo chciała, żeby takim efektem tej kampanii rzeczywiście był wzrost świadomości wśród najbliższych, ale ogólnie wśród całego społeczeństwa, że ryzyko zachorowania u każdego jest dość duże, ale dbałość o siebie, właśnie badanie powoduje, że znacząco sobie tą statystykę dla siebie poprawiamy i dla najbliższych również. Więc bardzo bym chciała, żebyśmy po prostu bez obaw badali. Dostęp do badań oczywiście nie jest całkowicie taki prosty, ale jest możliwy. Można cierpliwie się zapisać i korzystać z tego, co aktualnie jest dostępne. Pani Katarzyno. No ja chyba nie powiem nic ponad to, co powiedziały koleżanki. Zawsze uważam, że każdy powinien sobie z okazji urodzin robić taki prezent, pójść na badania, przebadać się. To naprawdę nie boli nic. Może nie tyle, że nic nie kosztuje, bo niektóre badania kosztują, ale z okazji urodzin raz w roku, mamografia, badanie krwi, to chyba nie jest nic. A już pani powie dwa zdania o swojej sesji zdjęciowej. Ach, moja sesja była cudowna. Oczywiście tak jak dziewczyn. Pływałam łódką, a dokładnie wiosłowałam z wioślarkami naszymi. Oprócz tego, że samo wiosłowanie było cudowne, to jeszcze Szczecin z tamtej strony jest niesamowicie piękny i marzę o tym, żeby wybrać się łódeczką na Odrę i pokazać jeszcze raz mężowi, żeby zobaczył, jak tam jest ślicznie. I wszystkich zachęcam, żeby też popłynęli sobie łódką i zobaczyli tą naszą szczecińską Wenecję, bo naprawdę jest przepiękna. Dziewczyny były cudowne i super sport. Tak. Kampania rzeczywiście przyniosła 12 sesji zdjęciowych, które możecie zobaczyć w kalendarzu, który już niebawem będzie dostępny, a wystawa wciąż jest w holu Urzędu Marszałkowskiego. Tam będzie pewnie do końca miesiąca, a gdzie będzie potem, to się dowiecie z facebookowego profilu Rak piersi nie ma barw, na który również serdecznie Was zapraszam. Drogie Panie, bardzo dziękuję za to, że się odważyłyście wziąć udział w kampanii, ale też, że dałyście się namówić na ten wywiad, a wiem, że to bywa czasami stresujące. Pani Ania, Pani Ania, dziękuję. Pani Ania i Pani Katarzyna. Dziękuję bardzo.
Przypominam, że kampania Rak piersi nie ma barw trwać będzie do końca miesiąca. Jest to inicjatywa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Czyli zachęcamy panie do badań jednogłośnie. Tak, jak tak. Najbardziej. Jak najbardziej. A panów zachęcamy do motywowania pani do badań. I panów też do badań. Nad nami listopad, Movember tak zwany, więc myślę, że w tym studiu też te tematy zdrowotne pod tym kątem, tym razem bardziej męskim, powrócą nie jeden raz. A za dzisiaj już bardzo dziękuję, drogie panie. Dziękujemy. To było studio w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, do zobaczenia.